żeby było czysto. I dobra, zmienię tylko se bronię. Drzewa latające prawo, lewo. Przy każdym marszelo. Więc dobrze, tu widzicie fajnie tą bramkę. To fajna brama, która może przedstawia, jakbyśmy bridge'owali bramą A albo C albo tylnymi. Podobnej szerokości mniej więcej, bo B jest większa brama. Szersza bardziej. I tu jest idealne miejsce, gdzie można trenować właśnie bridge'owanie i obrona tutaj bridge'uje. Bo zauważyłem, że na każdej wojnie jest problem, jak bronimy, czy tutaj bridge'ujemy właśnie z tym niby prostym, by się wydawało, aspektem tej gry, czyli przejście do fortu, a także wyjście i bronienie. I czekajcie, jak zmienię sobie na młocie umiejętności. Także mieć Patch of Destiny. Więc tu byle co. A, dobra. Mam mały level mota, ok. I za każdym razem, jak oglądałem powy, jeśli bronimy, czy też atakujemy i bridge'ujemy, jest ten sam problem. Ludzie nie wiedzą, w którym momencie użyć odpowiednich skilli. To znaczy, często widziałem, jak grupa przeciwników stoi sobie w tym miejscu, chilloutuje, nie bridge'uje, tylko czeka. Czeka na odpowiedni moment, żeby zbridge'ować. A my, stojąc po tej stronie, nasze IG-ki marnują prysznic, rzucając prysznic na bramę w tym momencie, kiedy przeciwnicy ci lootują. W tym momencie, kiedy przeciwnicy nie bridge'ują. To jest marnowanie prysznica. Prysznic powinien być rzucany w tym momencie, kiedy przeciwnicy zaczynają bridge'ować. Nie wcześniej, bo to jest marnowanie. I bo jak wrzucisz prysznic w momencie, kiedy on nie bridge'ują, a za 2 sekundy zaczynają bridge'ować, ty nie masz tego prysznica, żeby ich zatrzymać. Ty tego nie masz. Przepraszam, ale ty może najpierw wytłumacz, co znaczy bridge'owanie. Czyli przechodzenie przez bramę. W forcie. No, ale oni w trakcie obrony przecież nie będą przechodzić przez tą bramę. Ale w trakcie obrony ty musisz tak samo bronisz. I ludzie w tym samo właśnie broniąc bramy, w złym momencie rzucają prysznic. Przechodząc... Czy chcecie, że obrońcy wyjdą z tej bramy na zewnątrz, żeby rzucić nie, prysznic? Nie. Jak my bronimy, stoję w tym miejscu. No. Widziałem na powach wielokrotnie, że przeciwnicy stojąc po drugiej stronie sobie chilloutują, po prostu czekają, robią regrupa, aż będzie odpowiedni moment, żeby przez to bramę móc przejść, żeby zbridge'ować. A nasi czasami IG, VG stoją i rzucają prysznic w tym momencie, kiedy oni po prostu se mają chillouta, nie wchodzą. I kiedy oni zaczynają wchodzić, nasze IG nie ma prysznica. Bo zmarnowało 2 sekundy wcześniej. Następna sprawa, jak bronimy. Jeżeli... A jak będą baitować, przepraszam. To trzeba... Trzeba to umieć wyczaić, kiedy oni baitują, oszukują, a kiedy wchodzą naprawdę. To już trzeba umieć wyczuć to. Druga sprawa. Nie zawsze się uda, nie? Po prostu. Druga sprawa. Tak samo... O, strzela mi dziad. Druga sprawa też. Widziałem też na powach, że dajmy na to, oni bridge'ują, przechodzą, nasze IG wbiega bez cleansingu tu do klampa w tym miejscu, zdąży rzucić prysznic, który jest bezużyteczny i umiera. Bo nie może wyklampować się, bo dostało na bridge'u stuny. To jest ważne, jeżeli oni bridge'ują i ty wchodzisz w klampa z nimi, jak na punkcie, musi być ten cleansing. Bo bez tego ty nie uciekniesz, nie odbijesz. Druga sprawa też, które IGVG się muszą nauczyć, to jest bardzo ważne. Jeżeli atakujemy i wchodzimy przez bramę, nie rzucaj prysznica nigdy w tym miejscu, tylko zawsze przejdź przez bramę i rzuć prysznic przeciwnikom. Obróć się na plecy. Dlaczego to jest tak ważne? Bo jeżeli przechodzimy i wrócisz ty w tym miejscu rzucisz prysznic i przejdziesz dalej, to nic ci nie daje, bo to my atakujemy, my bridge'ujemy. Więc oni normalnie się przeciwnicy odwracają
inni za wami biegną. A jeżeli ty, biegając do fortu, bramo, biega w tu, odwróci się, rzucisz prysznic im na plecy, to ich zatrzymujesz. Mamy drogę wolną do biegnięcia do punktu. A dostaniemy się do punktu, oni automatycznie z tej bramy muszą zejść i iść bronić flagi, punktu. To są proste rzeczy, ale które przynoszą bardzo duże value. Tak samo, jak rzucamy plamy, na bramach leży po 20, przepraszam, po 20, po 2-3 plamy. Po co? Na bramie wystarczy jedna plama na środku bramy. Następną bramę rzućcie gdzieś mniej więcej w tej odległości, w tym miejscu. Tak, żeby disruptować ich healerów, bo zazwyczaj w tym miejscu, na tej linii stoją ich healerzy, ich ranger, magowie. To już jest granie, że jeden IG rzuca na bramę, plamę, drugi na tył przeciwników. Te 5 metrów dalej, 6. Że oni wbiegając w tym miejscu, już dostają debuffa, już są spowolnieni. To są niby takie, niby... Mogą się wydawać mało istotne rzeczy, ale rzeczy, które przynoszą bardzo dużo. Bo jak ty biegniesz i dostajesz dopiero spowolnienie w tym miejscu i debuffa, to jest słabo. Ale jak dostaniesz w tym miejscu spowolnienie, debuffa i w tym miejscu musisz użyć Cleansy ona już, to przynosi większe value dla nas. To są bardzo proste, podstawowe rzeczy. Następna rzecz. Skoki. Zauważyłem, że wiele razy skaczemy, jak bronimy na backline, jedna, dwie osoby, nie ma zgrania w tych skokach. Pamiętajcie, jeśli gracie bruzerami, czy inną klasą, nie skaczcie, dopóki wasz healer nie będzie na wallu, na górze. Dopóki on wam nie powie, jestem już na górze, jestem gotowy. Bo co z tego, że ty skoczysz, jak padniesz w 5 sekund, bo nie masz heala. Zawsze mówcie, że będziecie skakać, idziecie na górę i żeby wasz healer też był gotowy. Ustał w odpowiedniej pozycji na wallu, na ścianie i miał was w zasięgu, żeby mógł was leczyć. I nie lećcie, nie skaczcie sami. Skaczcie z grupą. Skaczcie we dwóch, trzech, czterech. I to jest podobnie jak z combo. Skaczecie, grawka, shockwave, robicie combo pełne. Po to, żeby ich zabić. Najlepszy moment te do obliczowania jest, skakania na plecy przeciwników, jak zaczynają obliczować. To jest coś, co może rozwalić każdego bricza. Dlaczego? Bo jeżeli przeciwnicy zaczynają obliczować, przechodzić przez tą bramę, healerzy zazwyczaj pozostają jeszcze chwilę w tym miejscu i zaczynają obliczować chwilę, sekundę po bruzerach innych klasach. Najczęściej to jest na bramie B. Żeby liczyło bruzerzy, inne klasy, ich leży pozostają jeszcze z tyłu, rzucając chwilę dla swoich bruzerów i tam IG, VG i innych i dopiero bliczują. Jeżeli wy skoczycie, dajmy na to dwóch, trzech skoczy, w momencie kiedy oni zaczynają bliczować, zaczynają wchodzić, co się dzieje? Wy centralnie skaczecie na ich magów i na ich healerów. Centralnie wskakujecie na ich healerków. Albo im na głowy, albo im na plecy. I co robicie? Zabijacie ich, albo healer się wycofuje, bo nie może wejść. Co przynosi też bardzo duże value, bo jeżeli oni wejdą, nie ma healera, umierają. To też musicie umiejętnie wyczuć, kiedy możecie skakać, jak oni ci lootują, a kiedy oni breachują. To już jest wtedy doświadczenie, można powiedzieć, jeśli chodzi o to. Kolejna sprawa. Broniąc, jak bronimy fortu, jak przebiegnie dwóch, trzech, olać ich. Olaj go, jak przebiegnie dwóch. Nie odwracaj się za nim, nie próbuj go bić, bo jeżeli się odwróci cała grupa z bramy i zacznie biec za nimi, to brama padnie. Będą breachować. Od tego, jak oni wbiegną do fortu, tych dwóch, trzech, mamy flex grupy, mamy asasynów. Najczęściej to jest flex grupa i grupa rotująca, która po prostu ma biegać po forcie, wspomagać inne bramy i właśnie takich osobników, których dwóch, trzech przejdzie, zabijać.
Bo co on działa sam, taki osobnik, taki dwóch osobników, co oni działają sami? Jak biegną we dwóch, nie mają heala, nie mają nikogo, tylko sami są. Nic nie zdziałają. Jak piątka flexów na nich wjedzie, padają. To są niby proste rzeczy, ale w Echotel popełniamy bardzo duże błędy. Rzeczy, przez które przegrywamy wojny. Następna sprawa. Dużo ludzi stara się bridge'ować, jak atakujemy, przechodzić przez bramę środkiem. A można fajnie, nawet bez cleansów, rogiem. Rogiem. Bruzerzy, Churchem. Tak samo healerzy na rapierku. Ale pamiętajcie, zawsze użyjcie cleansa. Zawsze poty cleansa użyjcie przy wchodzeniu przez bramę. Zawsze jej użyjcie. Nie dostaniecie wtedy żadnego stuna, będziecie mogli wejść przez prysznic i inne gówna. Tak samo healerzy. Zawsze miejcie gotowe runę, NATO i cleansa. I jak bridge'ujemy, od razu runka, regę, cleans i wchodzimy. I wchodzimy do narożników, albo do prawej, albo do lewej i szukamy safety spota. Starajcie się nie biegać poprzez środek. To jest najgorsze możliwe wejście, biegnąc środkiem. Bo jeżeli ty biegniesz prawo, czy biegniesz lewą stroną, masz automatycznie się odwrócić i atakować. A biegając przez środek, gdzie tu stoi dużo ludzi, często zostajesz zestunowany, nie możesz przejść, zablokowany. I też przy obronie, co jest fajne, to też możemy wykorzystać. Body blocking. Stojąc przy narożnikach, stojąc właśnie w tym miejscu, robimy body blocking. Bo często też można blokować bridge'owanie przeciwników ciałem. Właśnie body blockingiem. Nie tylko skillami, ale postacią. Body blockingiem. Co w wielu przypadkach widziałem, działa. Jak ktoś stoi body blockingiem, zablokowuje gościa, że nie mógł wejść i pada. Są proste rzeczy, których musimy się nauczyć. Czyli pamiętamy, zawsze ma być cleans, healerzy runy, bridge'ujemy IG, VG, WC, wchodzimy do fortu, nie bronimy prysznic na plecy przeciwników po wejściu, nie przed ich twarzą. Na plecach, jeżeli bronimy, prysznice mają być na bramie w momencie, kiedy oni bridge'ują, a nie jak ci loutują. Plama na bramę, jedna, druga na backlane przeciwników, healerzy, sakredy. Zawsze tu na bramie, tu na bramie. Gdzie jest moja laska życia? Zawsze sakret ma być w tym miejscu na bramie. Tu ma być sakret na bramie. Także jak tu stoimy, się bijemy, powstrzymujemy ich przed klampem, żeby leczyło naszych. Tu na bramie zawsze ma być sakredzik. Centralnie na środku bramy i mówimy. Sakret na bramie, na moim pingu. To jest duże value podczas obrony czy też atakowania. Bo nawet jeżeli atakujemy, tu jest sakret, nas healuje, jak bridge'ujemy. Więc odnosi to samo i bruzerzy. Bruzerzy stojąc w fortu, jak bronimy, też właśnie Patch of Destiny często powinien być rzucany na przeciwników, czyli stoimy sobie, boom, disruptujemy ich. Nie pozwalamy, żeby jednak za bardzo bridge'owali. Gravity. Gravity też nie używamy, jak oni se chilloutują tam. Staramy się, czasami jak jest grana grupa, można wyjść, podisraptować, jeżeli jest ładny clamping, stoją piki zestakowani, można wyjść czy zeskoczyć, złapać ich grawo, wybić ich, jeżeli klampa przegrywamy, cofamy i też wchodzimy z regę podko, cleansionem, wchodzimy czy skaczemy, też zawsze z cleansem i regę, nie bez tego, bo zginiemy, klampujemy ich. Jeżeli przegrywamy, wycofujemy się z powrotem do fortu.
A oni już mają, są zdezorientowani, mają zepsutego bridge'a. Po prostu tego musimy się nauczyć. Musi być większe zgranie w grupach. A nie wychodzi jedna, dwie osoby, zaskakuje jedna osoba bez healera i pada. To jest bez sensu. To jest daremna śmierć. I jedna osoba mieli na bramie. Do bronienia. Tak, słucham. No to śrubków zazwyczaj są co grupy IGVG z grup. Zazwyczaj to są trzy osoby. Brama A, C i B. No i na to z asasynów na tylnie bramie do naprawy. Zazwyczaj to jest najlepiej, jak to robi IGVG. Staje na rogu, nie musi stać w tym miejscu. Może tu się delikatnie schować. I jak on naprawia, mówi, że naprawia bramę, rzucamy. Bruzerzy, Patch of Destiny, delikatnie wychodzimy, jak tu jest ładny clamping. I próbujemy łapać te delikatnie klampy. Rzucamy tu na nich plamy. Prysznice w tym miejscu. A w tym czasie nasze IGVG to bramę próbuje postawić, naprawić. Tak, żeby nie mieli przeciwnicy możliwości dysraptowania go. Tak samo asasyni na górze spierają łuki. Gdyby trzeba powiedzieć osoby, które to robiły wcześniej już, które naprawiały, które mają w tym doświadczenie, to... Healer nie może naprawiać. To ma być IGVG. To nie może być healer. Healer ma co innego do roboty. IGVG spokojnie naprawia. Spokojnie, rzuca plamy sobie tam do przodu i spokojnie to naprawia za rogiem. To nie może być healer. Healer, jesteś w lajcie. Jesteś najmniej kompetentną osobą do naprawiania bram. To musi być IGVG. I tyle. Z tej strony. Co jeszcze byście chcieli wiedzieć na temat właśnie obrony bram? Na temat przechodzenia? Coś, czego nie wiecie, a co was, nie wiem, frustruje, bądź też irytuje podczas tego. Halo, Agutek, mówisz coś? Nie słychać, Agutek. Nie, to mi mikrofon zaleje. Aha, okej, okay, zawsze się świeci, okej, okay, dobra. Czy chcielibyście coś jeszcze zadać pytanie? Nie wstydźcie się. Po to jest te treningi, bo ktoś czegoś nie wie, żeby zapytać się, żeby się nauczyć. Okej, okay, proszę. Dokładnie. Dokładnie. Więc zawsze tak samo właśnie tu koleżanka wspomniała, jeżeli brama nawet jest zepsuta, a ci loutujemy, czyli czekamy na przejście, na bridge'a, regrupujemy się, zawsze bijemy framugi bramy. Bo zawsze ktoś tam stara się tę bramę naprawiać i procenty lecą w górę. A my atakując framugę, niszczymy tę bramę. Mimo tego, że tej bramy nie ma, ale niszczymy to, co oni próbują naprawiać. Więc jak koleżanka właśnie tu wspomniała, bardzo dobrze, że właśnie powinniśmy atakować framugi, nawet healerzy, żeby zjąć cedeki w framugę bramy. I druga rzecz, jeszcze też właśnie, horny. Te framugi da się obijać tylko wtedy, kiedy one są w jakimś stopniu naprawione, czy jak są zbite totalnie, to też się da na tym nabijać? Też się da. To jest dobry info, bo czasami jak się czeka na pusza, to ludzie tak biegają, my też tak biegamy. A dlatego, jak stoimy w forcie, na bramie C i na bramie A,
na bramie C po lewej stronie, na bramie A po prawej stronie. Jeżeli chilloutujemy, nie wchodzą. Można stojki se ściągać jeszcze na manekinach. Stoją manekiny. Te manekiny bić. I spokojnie też te manekiny zbijają nam cedeki na wojnie. Następna sprawa. Jeżeli atakujemy, powinniśmy używać kanoniki. To zazwyczaj mogą asasyniki postawić. Kanoniki, czy jakiś mage. Te kanony biją bardzo dużo. Potrafią healerowi wypieprzyć za 5-6 koła. Damage'u. Jeden taki kanonik. I w bramę. Taki mage może usiąść, walnąć parę razy w bramę i w takiego healera, co stoi na murze. Healera, łuka. To zadaje po 5-6 koła potrafi walnąć. Ja widziałem filmik, jak tym kanonem potrafią zabić. Też tego powinniśmy używać, atakując. Kanonów. To dużo robi robotę. Bardzo dużo. Robotę. Co jeszcze, jeśli chodzi o briszowanie? U nas jest tragedia, zauważyłem też. Tylnie bramy zawsze padają szybko. Tam powinni iść asasyni, pilnować tych bram, jak oni briczują. Bo tam zazwyczaj tylnią bramą wchodzą asasyni, więc tam jest walka asasynów na asasynów. Jeżeli oni przechodzą na górę, Emato, wchodzą do fortu na tylnie bramy i biegną automatycznie na górę, bo zazwyczaj biegną automatycznie na górę ci asasyni, żeby iść na walla i bić naszych. Powinno być info, jeżeli flexnicy mają do roboty, biegną ich zabić. Jeżeli wchodzi duża grupa, asasyni tam muszą stać, to wytrzymać, walczyć z nimi, a nimi się zajmują flexy, lecą flexiki. Się nimi zająć. Bądź też łuki. Nie pozwalamy, żeby oni wchodzili na walla, na ścianę i gnębili naszych ludzi, którzy są akurat na ścianach. Czyli cała ta gra opiera się na grze piątkami, zgrane piątki, ale i też zgrana pięćdziesiątka. Komunikacja. U nas tej komunikacji brakuje. Brakuje tego zgrania, informacji. To jest bardzo duży problem. Nie ma zgrania, nie ma informacji, nie ma wygranej. No pytanie, nie wiem czy to było. Z punktu widzenia Bruzera, jak wygląda atak i wejście w bramę i co dalej? Przekraczam tu bramę. Tak, i tak. Jeżeli przechodzisz, nie zatrzymujesz się tu. Możesz tu zatrzymać się, rzucić grawitkę, shockwave'a, jakie oni mają tu prysznic. I biegniesz do punktu. Tu się nie zatrzymujesz, nie bijesz na bramie. Ty biegniesz do punktu. Dlaczego? Biegniesz do tego punktu i tutaj, na punkcie, możesz obok dead zona pobić healerów. I na B bramie. Bijesz na B bramie w plecy ich. Dlaczego? Bo jeżeli ty wejdziesz i wejdzie jeszcze 10, wtedy oni muszą się cofnąć z bram już. Bronić punktu, bo punkt kapuje. Jak my to mieliśmy ostatnio na wojnie. Że weszli nam i musieliśmy z bram zejść, bronić punktu, bo punkt był kapowany. Ty nie zatrzymujesz się tutaj na tej bramie A, czy tam na C, jak wejdziesz, czy B. Tam nie składać, ominąć nie. Tych ludzi, co tam jeszcze tak, stoją. Tak, omijamy i biegniemy do punktu. To jest nasze zadanie. Biec do punktu, przejąć ten punkt. To jest nasze zadanie. Bo jeżeli ty wbiegniesz do tego fortu, dajmy na to, biegasz do tego fortu, obróci się i tu będzie się bił, jakie to przynosi walue? Jakie to przynosi nam wartość? Żadno. Bo naszym zadaniem jest biec do punktu i przejąć punkt. To jest nasze zadanie. Więc jak biega... Może oni się na ciebie odwrócą, to reszta będzie mogła za darmo wchodzić sobie w bramę. Dokładnie. Dokładnie. To jest twoje zadanie, jako bruzera. Czy innych. Wejść do tego tutaj punktu, i tu przenieść całą walkę z bram do punktu i dookoła punktu. I też najlepiej, jak biegniesz tym bruzerem, nie stać się jak głupi na tym punkcie, tylko jeżeli stoją na dead zone healerzy, iść ich męczyć.
dookoła punktu. Nie pozwolić im leczyć, żeby zmieniali pozycję, uciekali. Męczyć innych dookoła punktu i zmusić przeciwnika, żeby on z tych bram zszedł i poszedł walczyć do punktu. To jest nasze zadanie. Co jeszcze chciałbym powiedzieć na temat właśnie obrony? Myślę, że chyba... Ja strasznie słabo cię słychać i... Ja, sorry, muszę bliżej dać mikrofon. Bo chyba coś powiedziałaś, nie? Tak. Więc myślę... Głośniej, bo ja mam chujowy mikrofon. Myślę, że chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć na temat obrony bramy, czy też podczas ataku wchodzenia przez bramę. Myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć, wytłumaczyć. Myślę, że... Sądzę, iż chyba zrozumieliście wszystko, co starałem się przekazać, tak? Czy coś czegoś nie zrozumiał? Mogę powtórzyć. Tak, Piotruna. Nie, pytam się poważnie, czy coś czegoś nie zrozumiał, czy trzeba powtórzyć? Nie wiedziałem o tym zbijaniu cooldownów na tych framowych. Tak, a forcie na manekinach może się zbijać. Na manekinach to wiem, ale o tych framowych to nie wiedziałam. Tak. Też, podczas ataku, bo podczas obrony nie zbijesz na framugę. Tylko podczas atakowania. Może sobie bić. A, i właśnie te horny. Też udręka dla nas. Jeżeli mamy tu chillocik i bierzemy, regrupujemy do biegania. Horny, wszyscy rangerzy, healerzy, wrzucają horny. Wrzucamy sakrera też na bramę. Naszym bruzerom, innym tam walczącym. I horniki. I też cedeki schodzą. Horniki. Ładujemy horny. Żeby je zbić. Pytanie, jaki zasięg mają horny? Jak się używa horna, to mniej więcej w jakim zasięgu on działa? Na wszystkich stosun na wojnie. Na wszystkich stosun na wojnie. Czyli to nie ma jakiegoś takiego obszaru. Nie, ma obszar. Ma obszar. Nie, one sięgają pierwszego punktu, przy którym są, do drugiego już nie dojdzie. Tak, czyli jak stoimy, dajmy na to na bramie C, jak stoimy, nie? Ten najbardziej wysunięty działa... To obejmuje nas tutaj praktycznie i on obejmuje nas tu do tego, jak mamy tutaj punkcik, dajmy na to. To jest punkt. To jest punkt na brama C, punkt A. Kierunkowo działają. Czyli one działają, jeżeli ten na wprost, na bardziej wysunięte dwa mamy. One nas łapią, dlatego też często jak wybiegamy, jak bronimy i wybiegamy z punktu B, zazwyczaj pierwsze się trąbi te najbardziej wysunięte na B. Horny. Tak, żebyśmy my stojąc na punkcie B, mieli tego hornika, czyli ten bonusik. Dokładnie. Jaki to jest w ogóle buff? To jest do leczenia? Czy do czegoś tak, jeszcze? Do leczenia, do odporności, do armoru, znaczy... Tylko ktoś mi kiedyś powiedział, że na przykład healerzy nie mają trąbić te rogi. Czy to prawda? Mówi, ale bruzier, czy jakiś tam fire staff, widzi, jeżeli się trąbi, to nie ma wypusta. Healer... No, ale jeżeli biegnie tylko healer, no to nie on też zatrąbi, bo to nie zajmuje aż tak dużo czasu. Znaczy to kwestia tego, że możesz tam skinąć, jeżeli coś zatrąbisz. To jest kwestia tego też, że healer jak najszybciej powinien być na tym punkcie u swoich, jak zginął. Może jest potrzebny najbardziej. No właśnie dlatego... Bo healer robi większe walue. Możesz zginąć, nie? Szybko, tak. Jest lekki i tam dosyć długo się stoi. Więc teraz popraktykujemy przechodzenie i bronienie bram. Więc zbieramy się w party. Niech tu staną... przy tym... Zostaw to drzewo, Mike. Przy tym drzewie nie staną bruzerzy. Tu na środeczku nie staną asasyni. Tu przejdźmy, niech staną IGVG, magowie. Tak, ja zgubiłem się, gdzie mają asasyni stać? Na środku. Kieriesioł. Ja nie chciałem. A tu nie staną healerzy.
Ile mamy healerów? Raz, dwa, dwóch, za trzech, rękę, czterech healerów. Marszalo, czym ty grasz? Assassin, bebek, dobra. Mamy raz, dwa, czterech bruzerów, dobrze. Dobrze, i dwóch tu mamy IG, VG. Akurat wystarczy, no to dobrze. To teraz tak o. Wybiera do party, dajmy na to. Nie mam stanąć. Marcello? Po środku. Ty masz IG, Marcello, czy nie? Ty z IG grasz, tak? Tak, tak. To usuń tutaj do chłopaków. Jak z IG grasz. Tutaj o, gdzie skacze. Ja gram z IG, to też tutaj. Tak, pięknie. Mamy w takim razie 2-4 IG. Bardzo pięknie. Więc teraz podzielimy naszych healerów. W sumie ile jest wszystkich ludzi? Jest 4, 8, 12, 14, 15 i tu dwójka 17. Czyli wyjdą 4, no prawie, kurwa, to robimy po 4. Po 4 3 grupy. Pełne. Jak mamy robić grupy, to dobrze by było, żeby wszyscy mieli PvP albo non PvP, a widzę dwie osoby z PvP włączone. To biegnijcie, zmieńcie się na PvE. Więc tak o, będzie zmieniać jeden healer, który nie chce pierwszy walczyć, nie chce ustanie. Tu z boczku. Który healer nie chce... Dobra, Naru. Czyli tak o, Naru była pierwsza. Czyli Naru, ustań sobie na kamyczku. A więc Agutek staje tu, po środku Uncle i Ziewula staje z tej strony. Rozdzielamy się. Agutek, chodź tutaj do mnie, tutaj sań. Ty gdzie skacze? Agutek, widzę cię. Aga się zaginęła w akcji, zgubiła się w bramie. Aga, ogarnij się. Chodź, chodź Aga, tutaj gdzie skacze, stań ładnie. I teraz po kolei wybieracie co, tak, żeby mieć w teamie Bruzera, IG, Maga. Zaczyna... Kto chce zaczynać? Ziewula, Uncle czy Agutek? Aga. No to dobra, kobieta ma pierwszeństwo, czyli Aga i Ziewula mamy, aha. No dobra. No dobra, to mamy, mamy, czyli wybiera Uncle pierwszy, bo jest jako jedyny rodzynkiem. Dobra, Mietek i Hura. Dobra, nie będę pytał was o wiek kobiety, bo mnie zniczujecie, więc wybiera teraz Agutek. Mike. Teraz Ziewula. Z bruzerów kogo? Został ci Kiri albo Jagels. To Jagels, lecisz do Ziewuli. Dobra. A ja gdzie? Bo nie zużyłem. I gdzie? Na razie stoisz. Do mnie to 100. Nie, poczekaj, Kiri, na razie stój chwilę. Dobra, teraz Uncle, wybierasz IG. Marcello brałeś, teraz Agutek. Agutek, Paxia, Erogan i Salio. Paxia, Salios. Erogan, podoba mi się. Exo coś tam. Exo, Eragon. Mów Error. Erogan. Teraz Ziewula. Erogan. Erogan. Ziewula. Marcello, Erogan. Tak, Paxia czy Salios? Salios, okej, Salios. Lecisz do Ziewuli. Teraz znowu Uncle, wybieraj tutaj któregoś z tych dobroczyńców. Derobinio. Derobinio, lecisz? Agutek? Darkayen do ciebie idzie. Masz duże wybór. I Ziewula, bierzesz Kryje? Kryje, chodź tu. Idzie do Ziewulki. Może ósemkę weźmie. I ile macie tam Ziewula w tej chwili? Będzie dwóch, czterech. I Paxia, też idziesz tutaj do Ziewulki. Macie tu po ile? Po cztery osoby, tak? Więc co tam jeszcze został? Został ósemka. Ósemka pójdziesz do... Została. Została, przepraszam, do Uncle. No i na Naru też jednak zagrasz. Pójdziesz sobie do Agutka. Tak. Zadać zaproszenia? Do pana Śliwki. I teraz zrobimy tak. Jedna drużyna staje tu, będzie bronić, a druga będzie atakować. To będzie trening. To co, my schodzimy od ciebie. Więc wzięliście, macie w party stworzone? I walczę pierwsza. Tak, więc grupa Ankla stoi na bramie i próbuje powstrzymać ich przed bridge'em. Usuńmy namioty stąd.
Nie możecie wchodzić. W momencie, w którym wejdziemy, zabijemy przeciwnika. W którym wejdziecie do fortu i przebiegniecie do tego momentu. Okej. Okay. Mamy coś jeść? Nie, nie. Tak, odpalcie się, normalnie jak na wojnę. Czyli walka się kończy w momencie, jak wejdziemy do środka, tak? Jak tam dobiegniecie, tam dalej dobiegniecie. Tu? Czekaj chwilę, bo moment przestawiam. Tak. Tu? Nie, już ci pokazuję, do punktu. Weź tam postaw Majka i tam stoi. Tutaj. Tu dobiegniesz. Wygrałeś. No, tak mniej więcej. Dobra, więc teraz stajemy tutaj na bramie. Dwie drużyny. Podejdźcie bliżej. Atakujący i broniący. A możemy sobie iść na kanał jakieś komunikować się, czy nie? Tak. A na jaki sygnał mamy wchodzić, żeby nie wchodzić co chwilę na kanał tutaj inny? Weźcie ten namiot, rozwalcie z tej bramy. Stąd. Czy to namiot jest tutaj? Jest jakiś sygnał, na który będziemy zaczynać walkę? Tak, ja... Grawitę. Mike rzuci grawitę, dokładnie. O. Dobra, no to idziemy czy, na kanał. Czy to jest namiot? Czy to jest namiot? Czy to jest namiot? Zmieniamy kanał. I pamiętajcie, tymi bocznymi nie możecie wchodzić. Tymi bocznymi nie możecie. To jest chyba twój namiot, nie? Nie, mój zabrałem. Tam stoi dalej. Albo i nie, czekaj, zobaczę. Się kojarzy, że to twój, wiesz? Może być, no. I dalej, mam dwa. What the fuck? A po co chcesz go zdjąć? Jak się ktoś przypisał, to go już nie zdejmę. Dobra, to jest okej, niech stoi. Niech sobie stoi, dobra, okej, niech stoi. Niech się wszyscy przypiszą do tego, co teraz... Dobra, niech stoi, bo tu będzie tak, jak jest na bramie A. We tu stoi... We tu stoi ten, jak się nazywa? Ten. Te magazynki. Więc dobra. Podchodzimy obydwa party. Do środka. To kto zmienia party? Katał głosowy. I pamiętajcie o kolach. Kolujcie. Miejcie swojego lidera grupy i kolujcie. Co robicie? Żeby było zgranie. Więc dobra. Mamy robić duela już? Tak, dajcie duela. Tak, tak. Dajcie duela. Każdy. No, kanał, twoi ludzie poszli. Ale nie mamy kinsy. To jeszcze, to właśnie dobrze. Dobra, teraz wycofać się do tyłu. Dobrze, wy też. I jak wszyscy gotowi, podskoczcie, czy gotowi jesteście. Tam ci się nie słyszał raczej. Dobra, skaczą, rozumieją, widzisz? Dobra, rzucę. Ok, grabite rzucaj. Poszli. Właśnie, pięknie. Grawitę rzucam. Dobra, bejtuję, żeby prysznic dali. Dobra, jestem w środku już. Tak, i baszymy, a twa drużyna dalej jeszcze nie. Twa drużyna? Zastanuję ich jeszcze. Robinio, co ty robisz? Do tyłu biegnij. Do punktu. Chodźcie do środka, dawajcie, do środka. Dokładnie, wygraliście. Mamy dobiec. Tam gdzie teraz jesteście już. Ja przebiegnę szybko. Nie, cała drużyna ma dobiec. Tak, a my na rapierku. No raczej. Rapierek jest. Zdaje mi się, czy przez taką bramę naprawdę jest cholernie łatwo przejść, jeżeli tylko jest łatwo. Ale też kwestia tego, że oni mają tylko jeden prysznic. Normalnie na bramie powinni mieć dwa prysznice, dwie burze i dużo lepiej. Ale zobaczcie. My na wojnie, na wojnach potrafiliśmy mieć zero prysznicy, jak oni bridżowali. Tak oglądałem powy. Tutaj też w obronie chodzi o to, żeby z dwóch burzerów party, u nas jest akurat... Dajcie F2 wszyscy, żeby nie marnować żeby czasu. Nie duplikować stunów, nie? Shockwave'y rozdzielić tak na falę, nie? Jestem sam burzerkiem. No, to właśnie ciężej, nie? No ja mam, a jest gana. Teraz zamiana. Ci, co bronili, atakują, ci, co atakowali, bronią. Chyba. To zamiana jest, nie? Tak. A wracajcie tam. Co? Zmieniacie się miejsce. Dobra. Co tu się dzieje?
Bawimy się. W komunikatach jest wszystko. Kopeta. Tak jest, jak ja rzucę grawitę, to ty dorzucaj... Dobra, podejdźcie, polećcie środek. Nie dowiesz. Pytanie, tak jest, słyszysz? Ale mogę ci napisać. Dobrze, dajcie duela, bliżej Salios. Bliżej. Dajcie mu 10 punktów do potwierdzenia. I teraz tak, duel. Duel dajcie. Nie rzucaj prysznica na samym początku. Próbujemy chociaż... Oni tak przebiegną, chociaż jedną osobę złapać i ubić, nie? I dobra, macie duela już? Dobra. Bo w sumie, kurwa, na sam... Zobaczymy, bo oni będą baitować na początku, nie? Ale zróbmy body bloka. Dobra, ja będę pierwszy rzucał grawitę, a ty, Jagielz, jakby zostań tutaj i rzucaj pierwszy... Gotowi? Okej. Okay. Dobra, zaczęli, no dobra, okej, okay, okej, okay. Poszli już. Dobra, dobra, papkę rzucam. Dorzuć papkę, Jagielz. Prysznic za szybko, ja, grawita. Grawita moja. Dawaj shockwave'a. Mój shockwave. Grawita poszła. Ja już wszystkiego wystrzelałem się niestety. Kira potrzebuje. O, zabili mnie, bo poszli z tyłu. Poszli na nami. Dobra. Bo się biliście tam z jakimś jednym, a oni we trzech poszli. To i tak kwestia było przejścia tam po prostu i tyle. No tak, no oni się widocznie chcieli pobić, a nie przechodzić dalej. Ale jak to? Ogólnie tam bardzo mało brakło, żeby zbić mietka. Nie wiem czemu tam, czego tam brakło, tak na dobrą sprawę. Naprawdę na kropie był. Ja przerywam im to. Pytanie, czy wie, to jest to partner, czy macie. Dobra, teraz zamiana. Nasepa drużyna schodzi, drużyna... Krie. Schodzicie teraz, a wchodzi druga, Agutek. Dobra, i ja drużyna wujka broni. Ja uciekam, dzięki. No na razie. No hej. To Salios idzie. Mamy jakąś osobę, co nie ma party? Wyżej. Parta Gutka wyżej, inwazja. Czyli Wasu będzie w czwórkę, tak? Bez Saliosa. Dalej ta sama grupa. Salios był u nas z Kelly. Aha, dobra. Teraz tak, kopać, za chwilę będzie zamiana. Czyli teraz pochodźcie do środka. Dawaj ósemka, my walczymy, nie gonimy. Chodź ósemka. Tak. Nie w tym kierunku chyba, czy dobrze, 2, 4, 5, 5, dobrze. Dobrze, do środka. To chodźcie, wy do nich. Dobra, i duel. Nie wiem, czekajcie, już rzucę wam. Ja wam rzucę grawitę. Ja chciałem Petrula. To Petrula chyba nie jest. Nie. Wyzywać? Dobra. Wymyśl coś fajnego. Żeby mu w pięty poszło. Dobra, Marcelo, jak my bronimy, to pilnuj tutaj, żeby cały czas praktycznie był shower, jak tylko masz dostępny, żeby tutaj na tym bramie był shower. Możemy się bić. Macie sekreta? Sekret w bramie. Dawajcie. Ta jedna osoba przebiegła, nieważne. Dokładnie, Uncle, dokładnie. Pięknie powiedziałeś. Plus. O, sorry, Robinie. Plus, Uncle. Tak, poszła. Agutek weszła. No, ale Agutek sama nie, punktu nie przejmie. Rgaj. Ingerencje. Dobra, F2. Dobra, ingerencja, pięknie. My nie ogarnęliśmy bariery, bo żaden spell nie poszedł od nas, oni weszli, nie? Musicie tak, ale co powiedział bardzo ważnego Uncle na tej wojnie, na tym duelu wujek? Co się stało? Przebiegł Mike, wy się odwróciliście, chcieliście bić Mike'a, a co powiedział wujek? To tylko jedna osoba, olewamy go, olejcie go. Bo co chcieliście zrobić już, drużyna wujka? Odwrócić się, zostawić bramę i biec za tym Majkiem. I co wujek powiedział? To tylko jeden człowiek. Olać go. No to jak tak powiesz o każdym, to będziesz miał 20 za plecami, nie? Nie, nie.
Jest różnica przebiegnie ci 2-3, a 20 przebiega, to jest różnica. No też jest różnica, jak na każdej bramie po jednym przebiegnie i będzie 5. Ale powiem ci jeszcze co do zasad tego naszego treningu, to też dla mnie była jedna rzecz niejasna. Ja myślałem, że po przebiegnięciu jest koniec, a widzę, że teraz wszyscy przebiegają i biją jeszcze tych na bramie. Nie, tu musi, dobiec, tak, cała drużyna musi dobiec, mówiłem. Musi przebiec cała drużyna tu dojść. Można nie biec do końca, tylko wejść na plecy i przeszkadzać, nie? Czyli kiedy jest koniec tego? Jak już tam dobiegnie cała nie. drużyna... Nie, nie, daj to tak o, jeżeli tu przebiegniesz, Kyrie, nie? Ty już wygrałeś i twoja drużyna też musi tu dobiec. Bo my... Ale ja mogę iść pomóc jej dalej, czy nie? Ty wchodząc do punktu, Damato, jak bryczujesz na wojnie, ty masz tu twoje zadanie przebiec, tu zestunować ich i biec dalej, do punktu. Ty nie bijesz się na bramie. Tego nie robimy w większości, bo większość ludzi tutaj na tym treningu wchodzi za plecy i nie biegnie do punktu, tylko walczy i bije, i żeby pomóc, żeby reszta weszła, nie? Bo tak o, tak, wchodzisz, walisz tu stuna i biegniesz do przodu. Naprawdę? To tak mamy robić, żeby było dobrze, czy mamy wchodzić i bić? Nie. I aż cała drużyna przejdzie. Na wojnie to samo, właśnie to jest nasz błąd, to samo robimy na wojnie, że my wbiegamy, zatrzymujemy się tu, jak atakujemy i bijemy się z nimi, zamiast biec do punktu. Dążę, że teraz czyli ma być tak, cały czas ma być tak, jakbyś uczymy się gry na wojnie, czyli wbiegamy, obracamy się, stunujemy i biegniemy dalej, do punktu. Nie bijemy się na bramie i to właśnie ten błąd powielamy na wojnach. Zatrzymujemy się i bijemy się z nimi, jak atakujemy. Czyli to co Mike przed chwilą zrobił, że wszedł i tak. Zdjął Robinho zamiast biec do punktu. Tak. Nie, Mike jak biegł, on był tutaj. I tu bił Robinho, w tym miejscu praktycznie. Nie, no nie wydaje mi się, że tam był Robinho. Tam był. Tutaj był Robinho już, w tym miejscu był Robinho. On go nie był tam, tu. Tam gdzie Naru stoi teraz. On go tu nie bił na bramie, on go bił tu dalej. Więc jeszcze raz, duel. No mamy aktywny już. Mamy. No to let's go! Czekajcie, czekajcie na granitę jeszcze. Tak, zamienili się. Macie sakredę w bramie. Siemka idzie. No dobra, okej, okay, ja też. Chodzę. Dobra, jestem. Prawnicha poszła. Miętek idzie. Nie potrzebnie się tam z niej biłeś, Miętek, nie? I dokładnie. Pięknie. I to by... I tak, dokładnie, teraz F2. F2 już teraz. Interwencja poszła. Właśnie tak to ma wyglądać na wojnach. Czyli wchodzimy, olewamy tych ludzi na tej bramie. Jak wchodzimy, biegamy, walimy tu stuna i biegniemy dalej. Do punktu. Tak ma... Łatwo jest przejść tak. Tak, i tak ma właśnie, dlatego ja właśnie mówię, nie wiem czemu ludzie mają problemy z wejściem na wojnę, bo to jest proste. Jeszcze jak mamy Klinsa, to jest proste. I runę. Dokładnie, i to jest proste. Wchodzimy do tego fortu na ataku, nie bijemy się tu z nimi, nie bijemy się. Po co? Mamy przenieść walkę na punkt, do punktu. No to wejdźmy jeszcze raz, jak mogę. A teraz która drużyna, teraz jak to nie walczył, to... Wywołaliśmy, Darku? My nie walczyliśmy z kimś też. Kto nie walczył z różne Kyrio? Nie walczył chyba Ang. Jest czterech. Zaraz dam ci jakiegoś IG. Nas jest czworo, tak, bo Salius sobie poszedł. Tak. Drużyna Kyrie nie walczyliście z Agutkami, nie? Kyrie. To jest drużyna Ziewuli. Agutkami na rogu. Jagódek. Na rogu. A, nie walczyliście z Ziewulami, tak? Nie, Ziewulom jest coś, to jest Ziewuli drużyna. Aha, to z kim nie walczyliście? Z różną Agutki czy Ankla? Nie miała grupy, tak. Z Anklem graliśmy. Czyli nie graliście z Agutkami, to Agutki, chodźcie tu. Chodźcie, Agutki. Niech weźmie IG z drużyny Ankla, przejdzie do Kyrie. Marcelo, to ty chyba. Tak, to Marcelo, idź do Kyrie. Synchronizujmy skok. Zaproście Marcelo. Mogę. Zaproszyliście Marcelo? Jest z nami. No i dobra, podchodzimy, bierzemy duela. A wy możecie robić, pamiętajcie, body blocking. Tu na różnikach możecie robić body blocking. Bruzerzy. Killerzy też, a co? Bruzerzy. Dobra, idziemy gdzie indziej? W sumie jak odpowiednia masz, to się da. Siecie. No jak siecie? A nie, możecie iść, tak, tak. Myślałem, to mówią drużyna wuja. Wuje. Dobra, chodźcie na imprezę.
Dobra, macie duela? A oni mają dwóch healerów? Tak, jest. Lenaru nie zaakceptowała. Czemu? Nie wiem. No, zjebała. To dajcie F2 jeszcze raz. I oczekajcie 5 sekund, żeby nie zbugowało się. Oni mają dwóch healerów? No, mają dwóch healerów, mają. Tak, bo to grupa pointowa. Grupka Inaru, aha. Ale healerzy im tam nie pomogą, bo mają IG. Ja. Dobra, teraz dawajcie duela. No ale oni jak mają dwóch IG, to wtedy by im pomogło, a jak widzę, że mają rapiery oba healerzy, bez sensu. Może by uciekać? Bez sensu, mówię przecież. Dobra. I już? Akurat teraz to IG by im się przydało. Ujęło was? Tak. To rozejść się. Ujęło nas, oprócz Kirie, a bo ty nie jesteś. Jest Kirie. Po prostu to jest jakiś... Dobra, jak będzie grawita, to zaczynamy. Jagels, ty rzucasz pierwszą grawitę, dobra? Czekamy na grawitę, nie? Dobra, gotowi? No gotowi. To startujemy. Let's go. Dobra, Pawkę rzucam. Shockwave dobry, ja też Shockwave. Cofnijcie się, bo jest prysznic. Mój. Heala potrzebuję. Przechodzę. Przechodzę. Jestem w środku. I do punktu biegnij dalej. Kto tam został? Ziewula, pomóżmy jej. Ja sobie poradzę. No i pięknie. Podoba mi się to. Tym razem było delikatnie ciężej, mieliście przejść. No, tak tej bramy ładnie zblokowali właśnie. I też w ten prysznic weszliśmy wszyscy. Właśnie. Widzicie? Widzicie, to robi robotę. Wrzucony prysznic w dobrym momencie. I body blocking. O tym, o czym ja mówiłem. I mieliście już ciężej wejść. No spokojnie mogliśmy zbaitować się, cofnąć, a weź... Teraz zamiana. Ten kutas cały czas strzela. Dobra, już zabiłem. Teraz Kirie broni, a Głódki atakują. Dawajcie, staniemy bruzerami, jak jest tutaj z lewej strony, ja, ty z prawej strony i rzeczywiście w tej bramie. A ty Ziewula, rzuć świętą ziemię, ale nie na pierwsze tempo, tylko po chwili, dobra? Tak robię, najpierw rzucam ten. A ty, Manshadow, w prysznic też nie rzucaj od razu, tylko jak dopiero złapiemy Shockwave'a na przykład, nie? Możesz go też rzucić trochę bliżej, nie musi on być zaraz na wejściu do bramy. Odwrotnie, jak oni bryczują Shower i wtedy Shockwave. Grafito rzucam. Oni są już z tyłu za nami. To jest jedna osoba, olać. Ale nie wszyscy. Olać, to jedna osoba. Nic. Jedna osoba się olewa, widzicie? I oni... No ta jedna osoba mnie zabije. Nie. No jak nie, jak leżę. Ale to znaczy, że źle robią, bo mieli przechodzić do punktu, a nie bić nas. To która mówi o tym, że no to jest, wiesz, ich wina, nie? To, że oni, no, tak jak mówią, no. Miało być wejście do punktu, a nie walka. Nie słuchają. Na bramie. Halo. Wy alienowani. Właśnie ja tego nie wiem. Jak to się... Darkajem. Szybki jest. Łapiesz za habetę i wrzucasz w inny... Panowie, Majki. Jak wchodzimy, nie bijemy się, tylko lecimy do punktu. Tylko ja dla nich trzymam. Dla nas robił. Trzymam ich olać. Olać, bo wchodzić. Ty masz, jak wchodzisz jako bruzer, jak wchodzisz, biegniesz już, ma F to wrócić. Shockwave'a, Gwoździa, Patch of Destiny i twoi w tym momencie mają wejście. No i tak zrobiliśmy. Jeżeli ty wrócisz tu Shockwave'a, Patch of Destiny i biegniesz dalej. I biegniesz dalej do punktu. Nie bijesz tam się. Teraz ta drużyna. Zostaje teraz Kirie. W sytuacji jak na przykład mój healer zostanie i nie będzie mógł przejść. Na przykład, bo zmagał, nie? W sumie ja gdzie ja mam się podziać tak naprawdę? Na punkcie. Szukasz innego healera. Szukasz... Masz dwóch healerów. Tak? Bo jeżeli tak, Mike, słuchaj, jeżeli... A ja mam dwóch, tak. Słuchajcie. Jeżeli przebiegniesz ty, następne dwie drużyny jeszcze w Dema to przebiegną, przebiegnie z bramy B i C, tu na tym punkcie będą sakredy. Jeżeli padł jeden healer na Dema to 40 parę kolejnych osób, które wbiegły, to jest większa wartość, niż w tych jak się cofniesz, będzie w tu się bił,
i padnie, bo będzie próbował ratując swojego healera. Healerem jest prościej wbić się. Healerem jest łatwiej wejść niż bruzerem. No szczególnie jak mają rapiery, nie? Tak, bo ty healer biegając używa sobie runę, cleansa i rapiera. I on wchodzi do środka bez problemu. Dokładnie, a wy już tam czekacie na punkcie, na heal. Dokładnie. Więc teraz tu przychodzą Kyrie drużyna i wuja. Znowu. I teraz prosiłbym jakiegoś IG o wyjście z agutków i dołączenie do wuja. Wyjście z agutków. Erogan, idź. Agutek. Chodź, Ero. Idź do tej, do wuja. Tu jest wuj. Jakiś karłudek. Jesteśmy agutkami, więc wszyscy jesteśmy agutek. A zaleca na zatrzymywanie ich, to jak powinno wyglądać? My już normalnie, ci co zatrzymują, to już normalnie rzucają, co tam tak mają, mogą. Tak, i powinni kolować, bo na przykład, nie wiem, Error rzuca prysznic, w tym samym momencie idzie grawa, idzie shockwave. Lubi zatrzymać. I pamiętajcie o tym body blockingu. Ten body blocking daje dużo. Zobaczcie, ile Kyria was sekund powstrzymała przed wejściem. Body blockingiem tylko. Dobra, to party kurwiące, chodźcie na gimnazję. Kyria. Dobra. Dobra, więc teraz dajemy duele. Duela se. I pamiętajcie. Marcello, Kyria. Wbiegamy. Erogan. Pamiętajcie. Cicho. Biegamy, jak bruzerzy, walimy tu stuna, jakiegoś patcha i dalej do punktu biegniemy. Żeby tego się nauczyć na wojnie. Żeby na bramie się nie bić. Jak bridge'ujemy. Więc let's go. Marcello, ja powiem ci, kiedy rzucić burzę, dobra? Jak będzie start. Czekajmy, niech zejdzie ta ich burza, niech zejdzie. Kupcie seragenkę, teraz burza. Chcę grawitę. Sakra. Grawita. Pięknie, słuchają się chłopaki. O to chodzi, właśnie. I został healer, no. No zginęłam, ale oni doszli do punktu. Pięknie. Tak to właśnie ma wyglądać na wojnach. I jeszcze raz, teraz zamiana. Jak Aga zginie, to będę mówił pięknie. Pięknie. Pięknie, Aga. Pięknie, doszliśmy do punktu. Ty, Ziewula, nie musisz wchodzić jako ostatnia też, nie? Ja wiem. Więc teraz, duelik dajecie im? Ostatnio weszłam jako pierwsza. Tak? Wydaje mi się, że tam się czołgałaś do samego końca, aż się cofnąłem po ciebie, mówię, że nie więc... musisz pomocy. Nie, nie, ona tu padła. W tym miejscu. Ja podłam tam, bo mnie Mike bił. Nieważne kto wejdzie, to ma od razu wjazd do punktu. Dokładnie. Nawet healer jak tu, nawet healer jak biega, to może się obrócić, wrócić sakreda i dalej biec. Ale chodzi mi tutaj o to, że jak ona jest ostatnia z całego swojego party, to potem już zostaje 5 osób tylko na healera. No bo ona wejdzie bo wcześniej trochę. Ziewula zrobiła tak, że weszła pierwsza, ale się odwróciła do was i ja mogłem ją zabić. No niech właśnie się wciśnie prędzej jak damy, nie? Ale dobra, teraz bronimy. Let's go. Dobra. Prysznic teraz. Pięknie, wichura. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Tak mamy grać na wojnach. Przerwałem. Tak mamy grać. Właśnie tak. Bruzer wchodzi, odwraca się, dwa skille i biegnie do punktu. Właśnie o to chodzi. Dobrze być. Bardzo. Nie było pięknie, bo nie zginęłam. Właśnie o to chodzi. Więc jeszcze raz przećwiczymy ta sesepa drużyna. Więc teraz schodzą... Kiriusy schodzą. A zapraszamy teraz agutki, tak? Ja mam wrócić do agutek, czy... Tak, do agutek wróć, tak. Dobra. Tutaj. Tak. Wracam.
A nie, Kirie schodził, dobra. Tak. Tak, ty schodzisz, więc wchodzą Agutki i wuje. To teraz tam IG brakuje w tym... wujach. To Marcello, przejdź do wuja. Tu jest wuju. Agutki na górę. Kogo tu u was nie ma? Erora. Eror, ty jesteś z wujami, nie? Z Agutkami. Agutkami. A kogo tu was brakuje jeszcze? A, Mietek. Dobra. Do środka? Nie, tutaj jest. Do środka? Do środka? Czyli my wchodzimy znowu. Tak. Marcelo? I teraz jak będziemy wchodzić, Marcelo, to nie marnuj showera, tylko jak wejdziemy gdzieś tutaj, będziemy gdzieś spingowałem, to tutaj użyj showera i my wszyscy sobie biegniemy. Dokładnie. I IG... Tak zrobiłem. Słuchajcie, wybierzcie jedną osobę, która będzie mówić. Bo jeżeli wszyscy teraz będziemy gadać, ja wchodzę, ty wchodzisz, to nie ma sensu. Ja powiem, że to będziemy teraz. No to możesz być ty. Okej. Okej, okay. Duela dajemy? Tak, bo ja to mówiłem ostatnio, że też robiłem tak na przedmną. I to bardzo właśnie tak ma być. Ty wchodzi w IG i showera im na plecy. I blokujesz ich. Dobra, to słuchajmy ósemki teraz. Mietek, chodź, wsiądź. My wchodzimy. Czekamy na grybita. Możecie podejść trochę, próbować ich tam disruptować. Tak, udawać. Kiria. Lewa drzewa. Jebie im woda zaraz. Jebie im woda. Nie wchodzimy. Przebiłam się. Na grabicie. Marcelo idzie. Mietek zakłóci to. I właśnie, widzicie? Pięknie, tak ma być. Przerwałem wam. Teraz zamiana. Siatką się odwracasz. I cię rzuca do środka, nie? I tak. Teraz Marcelo nie czekasz z tym szałarem, tylko od razu walisz tu na bramę, tak, no nie? Dobra, tak. I właśnie co zrobili teraz drużyna ósemki, jak powiedziałem, że udajecie, że bridge'ujecie. Udajecie, podchodzicie, oni marnują skille, cofacie się i bridge'ujecie. Już daj showera nawet. Dawaj showera, Marcelo. Już. Oj, za szybko. Ale już było go. Już niech będzie cały czas ten shower. Ale wiesz, teraz będą budowa... Tak, już jest go. Grawitę do przodu, mam Agutkę w grawicie. Pod nani. Ale którą bramą ktoś poszedł? Na równie tą, co trzeba chyba. Dobra, licz. Dobra. Teraz zapraszam wszystkich na Discorda. Ze szkolenia. Tak, dokładnie. A obiad kiedy? Trening trwał poniżej 6 godzin, należy się posiłek. A ja już wiem, jak Dark End tak przerzuca ludzi. Wszyscy są w Discordzie? Wszyscy są? Wszyscy są. Więc tak. Pierwsze były trochę nieudane, następne już duele były fajne, lepsze. Ale co jeszcze możecie robić jak atakujemy? Co możecie robić? Podejść bliżej i udawać, że chcecie wejść, żeby oni wysypali się ze skilli. Jak oni wysypią się ze skilli, dopiero wchodzicie. Czyli podchodzicie, udajecie, że chcecie breachować, oni wysypują się ze skilli, klikacie się, cofacie, oni wszystkie skille marnują i wy se wchodzicie. Czyli po prostu takie, można powiedzieć, fake wejście udawać. Bo chcecie wejść, ale nie wchodzicie. Udajecie, po to, żeby przeciwnik wysypał się ze skilli. Bo jeżeli on się... Będziemy mieli tych, co zeskoczą na plecach, nie? Tak. Ale przy takim... Ogólnie chyba też tak jest, nie? Bo tak
Mhm. Też słyszę, nie? Że nie ma breachowania i wtedy można sobie właśnie wziąć, powalczyć trochę tutaj. Oni się tam wysypują z wszystkich run, z wszystkiego, nie? A my sobie potem wychodzimy, nie? Dlatego mówię, tu podchodzisz... A potem jest breach, to możesz wejść na runie, na tym... To na bramie C i A jest troszeczkę gorzej tu z wejściem i tutaj udawaniem. Na B to lepiej wychodzi, możesz wejść delikatnie głębiej i wycofać się, bo tam jest ta brama jednak bardzo duża. Ale na bramie C czy A możecie sobie podejść tutaj, udawać, że breachujecie i wycofywać się. Wycofać się delikatnie, oni zmarnują skille i wchodzimy. A wy dalej macie skiny, stunujecie ich. Właśnie jeszcze pytanie co do tego, czy wchodzić na skillach czy nie, bo... Z jednej strony łatwo jest wjechać na szarży, z drugiej strony ta szarża wydaje mi się, że bardziej się do deklampa przydaje niż do tego, żeby wjechać. No tak, ale ty w momencie kiedy breachujemy, kiedy wchodzimy, tak naprawdę tego klampa nie masz. No dlatego pytam, bo czy lepiej, bo na szarży, bo wiesz, jak ja Zależy, czy masz. Zależy wszystko od sytuacji. Daj co pytam do końca. Mhm. Jak wchodzę rzeczywiście, powiedzmy, jako pierwszy i jestem tutaj na plecach przeciwnika i tutaj, no nie Wirek, ale jak walnę Shockwave'a, no to tu już się mogą na mnie zebrać, nie? Tu by się przydała szarża do wyjścia, nie? Tak, i to właśnie to samo to zależy, jak ty breachujesz, jaka jest twoja umiejętność. Bo jeżeli potrafisz wejść bez tej szarży, dajmy na to, co wejdziesz bez tej szarży, przebiegniesz, nie ma problemu, nie zużywasz jej. A jeżeli masz problemy z wejściem, bo cię zatrzymują, stunują, to tej szarży lepiej użyć, żeby nie paść na tej bramie, tylko biec do punktu. Tak, bo... Właśnie Cleans na tyle powinien pomóc, że to wchodzenie na skillu jest niepotrzebne, nie? Przynajmniej dla Bruzera. Co innego wiadomo dla... Widziałem wiele powów, że ludzie wchodzą od nas kompanii i tu umierają. No, ciężko jest, powiem ci szczerze, nawet na szarwy, bo mimo wszystko czasami rzucą bardzo dobrze do przyszłości. Tak. Słuchajcie, tutaj jeżeli jest tutaj sprzeciw prawy... Ale wtedy nie będziesz przy punkcie, nie? Jak wyjdziesz na kładkę. Ale od kładki masz bliżej. Tak, z kładki zeskakujesz, jak tutaj jest ta kładka, tu jest ten punkt. Tutaj masz kładkę, zeskakujesz z punkcie. Dokładnie. Jak koleżanka mówi. Oni, jeżeli pobiegną za to, patrz, jak oni mają drogę do przejścia. Dokładnie, koleżanka dobrze mówi. Więc tu wszystko zależy od twoich umiejętności. Jak potrafi breachować, jak potrafi wchodzić. Czy potrafi wejść bez szarży, czy potrzebujesz. Jeżeli masz problemy z wejściem, lepiej użyć szarży. Wejść, użyć tu Shockwave'a i biec. Niż być zablokowanym na tej bramie i na niej umrzeć. Też wielokrotnie, zależy od sytuacji, bo też wielokrotnie wchodzę z przebiciem, healerem. Wielokrotnie wchodzę bez. To wszystko zależy od sytuacji. Po prostu musisz wyczuć. Tak, czyli nie odpalacie tutaj w tym miejscu, to zaczyna breachować i w tym miejscu cleansing, na prysznicu. Dokładnie. Czyli biegniemy, w tym momencie podka i do przodu. Ja muszę spadać, dziękuję za trening. Też już kończę trening. To cieszę się, że byłem do końca. To trzymajcie się na razie. Tak, myślę, że przekazałem chyba wam wszystko, co chciałem wkazać na temat wchodzenia przez bramy i bronienia bram. Myślę, że chyba coś z tego wyciągnęliście. Jakiś trochę lekcji. I myślę, że następne wojny dzięki takim treningom powinny wyglądać o wiele lepiej. Czy obrona, czy atak i wchodzenie przez bramy i wychodzenie przez bramy. Następny trening, jakby chciał zrobić, to może uda się w weekend jeszcze, pod następną wojną. Będzie to dotyczyło obrony punktów na zewnątrz, w punkcie i wrzucanie pryszniców na punktach. Prysznicy i obrony punktów. Więc dziękuję wszystkim za przyjście, za uczestnienie w tym treningu. Będzie on udostępniony możliwy do obejrzenia i zapraszam na kolejne moje treningi. Życzę miłego wieczoru. Dzięki. Dzięki, do jutra dla mnie. Dzięki.
Do co następny trening?